serdecznie. Nie wiedziałem, że tu jesteście. Jedź. Ruszamy dzisiaj. Nie wiem jeszcze gdzie, bo wszystko nam odwołują. Tak, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu z Chorwacji. Mieliśmy mieć dzisiaj kajaki, ale nam je odwołali. Chcieliśmy iść dzisiaj na łódkę, ale nie wiadomo, czy jest dostępna i jedziemy po prostu do Splitu. Jak chcieliśmy nawet wynająć kłady, ale nikt nie odbiera. Jeden pan odebrał i okazało się, że ma jednego kłada. Fajna ta Chorwacja. Zapowiada się ciekawy dzień. Swoją drogą, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie koniecznie kanał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14 i zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej vlogów. I co? Z wakacji. Z wakacji, tak, aha, z wakacji. Vlog. Jak zostawicie dużo łapek w górę, to jedziemy na kolejne wakacje. A my chcemy jechać na kolejne wakacje. Tak. Ale jest. Paweł płaci. Nie, teraz ty płacisz. To pojedziemy do Stegny na plażę co najwyżej. To ja zabieram nas do Kołobrzegu, ale tam jest drogo. W Stegnie też nie jest wcale tak tanio. Spoko, ja w Kołobrzegu mam hotel w barter, spokojnie, nie martw się. Przyjechaliśmy na kłady i bagi, tylko będziemy musieli stargować cenę, bo jest 120 euro za cały dzień, a my chcemy na 2-3 godzinki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jakieś ubezpieczenie, jak ja mam prowadzić. Ma to sens. Jak gangster wygląda. Ogarnęliśmy wycieczkę, jedziemy razem z panem. Na jakieś ładne widoczki. Tak, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. My jedziemy bagi, pan jedzie z operatorem bagi, Bartek z Wiktorią jadą kładem i tam na końcu jedzie Piotruś i Maksiu. Kole masz wolne, jedzie. Na ogień! Fajnie jest to, że mamy tutaj fleksę. Tak, na Cyprze nie mieliśmy takiej widoczków. Ja też. Mam nadzieję, że były warte. Nie no, tutaj jest tak pięknie, że wydaje mi się, że warto. W ogóle nie spodziewałem się, że Chorwacja jest tak śliczna, bo wszędzie macie góry, morze. A jakbyśmy wjechali tam po to no górę? Właśnie, ja mam nadzieję, że my tam wjedziemy. No, tam do góry. No. Policja, zatrzymaj się! To jest chyba najładniejsze miejsce, w jakim byliśmy. Chyba tak. Bo na Cyprze i na Ibizie było mega sucho i nie było takiej zieleni jak tutaj. Coś przecież to jest nie do pomyślenia. Nie no, to jest chyba jeden z najpiękniejszych widoków na świecie, który ja widziałam, nie? No. Ale jak to nami trzęsie. No jedziesz kamieniami, no. Bojami i tak dalej, nie? Ale teraz jedziemy w dół i cały czas na hamulcu, full hamulec. No. Ty widzisz, co tam jest? W stronę góry nie mam oporu, żeby się wbić, wiesz, lekko bokiem, ale w tą stronę muszę się odwadzić. No nie! Ale ładnie to. Warto było, co? Zajebiste! Śliczne widoki są. Jak? Dla mnie bajka. Maksiu zestresowany strasznie. Kupiłbym sobie bagi, ale no nie, ale na, Polo, nie na Polskę, gdzie bym jeździł? Po Wydmach w łebie. Po Warszawie, co ja będę w Warszawie robił? A ja bym sobie kupił kłada na Warszawę i go sobie, wiesz, chowa... No ja mam skuterek, skuterek to i tak jest poezja, nie? Na tak. Warszawkę. Idziemy strzelać, pan przyniósł nam łuk. Będziemy strzelać, nie wiem do kogo jeszcze. Do Maksa pewnie. A, do tarczy. Ja myślę, że do Maksa. No, możemy podmienić. Ja żartuję. W Warszawie to zrobimy. U nas w Polsce aż takiego szacunku do góry nie łapiesz jak tutaj, nie? 100 tysięcy łapek w górę i organizujemy wyjście na tą górę spinaczką? Aby sobie tu wszedł. No, ale to jest możliwe, nie? Naprawdę takie masz kolce i takie... Tak. Kilofami takimi wchodzisz. No i nagle się zsuwa cała góra i spadasz i masz złamaną rękę. Who wants try first? Myślę, że szef, chief. Ja mogę, no. Pull up, down. Okej. Okay. Brawo! Wow! Dziesiąt! Łatwe! Ja, jak to leciało! Napił fest. Ale przestrzelił teraz. Jo! Nie ważne, że nie trafiam. Pokazuję, kto jest tutaj silniejszy. Uuuu! Chyba trafił! Tu, czekaj, i tu aż poczekaj, Wiktora. Jo! Dawaj. On się wystraszył. Ja też! Słuchaj, Wiktoria, dobrze ci idzie, ale pamiętaj, że nie mamy całego dnia. Tak, łokieć pociągnie. Szeroko, jakbyś chciała kogoś uderzyć. Jakbyś chciała...
Nie chcę. Do góry. Dobra, no. Cyk, nie. Na dół, puść palec, wyceluj. Ooo! Ale nie dam rady tak mocno naciągnąć. Do góry, do góry, do góry, do góry. A ty nie miałeś nie, Maxiu, nad góry, okej. A ten pan ma mocne palce. Ten pan wytrenowany. Widzisz, kurwa, to było, jak się zamieśniałaś? Pierwsze, nie strzelaj. Teraz w dół, powiedzmy, i puść ten palec. Pierwszy palec! You're a hero! Thank you, thank you! Yeah! Ale ma tragedia, ja... This is a pool for wild animal. Because in summer in Croatia every day is 37, 38 degrees. Animal living in mountain and not have water. Every day put 5, 10 liters, sometimes 20 liters in that. You won't help me. Okay. I co, poszliśmy sobie na off-roadzik i przy okazji coś dobrego zrobiliśmy. Tak, właśnie nie my, nawet tylko wydaliśmy wodę w sumie. A, wzięliśmy w tym czynny udział. Olcia teraz prowadzi, bo ja będę latał dronem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Będzie ciekawie. Witam was nieco później, w sumie już w nocy. Wróciliśmy z składów i każdy był zmęczony, dlatego nic więcej nie robiliśmy. I dzisiaj akurat dolatuje do nas Szymon. Generalnie mega każdemu go brakowało i byliśmy wszyscy wręcz pewni, że Szymon się nie wyrobi i nie zdąży do nas przylecieć. A jednak się udało. Nikt poza mną i Olcią nie wie, że Szymon przylatuje. Także zobaczymy reakcję domowników na przylot Szymona. Zobaczymy, czy tak naprawdę im zależy na tym, żeby Szymon z nami tutaj był. Jeszcze dzisiaj ich nakręcaliśmy, że szkoda, że Szymona nie ma, tak. Że fajnie bo gdyby był. Powiedzieliśmy, że teraz idziemy na randkę sobie, dlatego jesteśmy tacy wystrojeni. Także lecimy po niego i zobaczymy reakcję domowników. Lecimy po niego, Kuba, że on przyleciał, a my leci... dobre, nie? Pięknie! Chyba! Nie wracamy tam! No dobry, cześć! Nikt nie wie, nikt totalnie nie wie, że przyjechałeś. Pierwszy raz za granicą, pani do mnie na lotnisku. Ty jesteś pierwszy raz za granicą? Totalnie. Pani coś do mnie mówi, tylko dała mi dowód. Ona coś Ala, czy jakoś tak mówię. Pala, bo Pala też dziękuję. Dobry wieczór. Dzień dobry. No i w całym składzie przynajmniej. Mówię do Oli, gdzie jest Paweł, bo z psami nie poszłaś z nim, a ona nie, a ja mówię, to ja idę do Pawła, się z nim przejdę, a ona nie, bo on przez telefon gada, nie może. To nie jest zła randka. Rozbieraj się, zakładaj. Nie. Rozum to? Ciepełko. To rozbieraj się i lecimy. Mieliśmy iść dzisiaj na kajaki, ale niestety odwołali je nam przez brzydką pogodę. Fajna brzydka pogoda, nie? Przyjechaliśmy na wodospady. Zobaczymy, co to jest. Mamy nadzieję, że będzie to fajna atrakcja. Wszyscy są pełni energii, jak widać. Siema! Wow. Kajaki miały być między wodospadami, miało być super. No, idziemy na wodospady, tylko bez kajaków. Ja bym spróbował przez płot. Ja też. Wieście, kurde. Na przypale albo wcale. Lecimy. Max, co? Ja myślę, że jako prawowity obywatel zapłaci za taką atrakcję. Nie, no dobra, skoczymy. Ja jestem children. Ty jesteś children, jak no? Jak coś. Bez kitu. Ja bez kitu. Max ma 17 lat. Piotrek, jak coś, to jesteś moim tatą i mam 17 lat. Dobra? Serio. Okay. Zapłacę sobie 20 na 200. So 6 adults and he's 17. Jak to się udało? Nie, no przecież Max wygląda jak miał 17 lat. Przeszło. Koksy na końcu, nie? Tak, najlepsi się dają na końcu zawsze. Potrzebujemy jeszcze głośnika z muzyką. To jest ten fajny, co nigdy nie wpuszczał. A wpuścił. Jednego dzieciaka wpuściłem. Okej. Okay. Czuję się trochę z tym głupio, że właśnie ich szukaliśmy na 50 zł, ale z drugiej strony zapłaciliśmy za oglądanie wodospadów tysiaka. To jest dużo kasy. Nie, tak? My ich oszukaliśmy, tylko tamten obywatel. No, tutaj. No
No i gdzie te wodospady? No to jeszcze 2 km z buta teraz. Ale patrz, normalnie strumień jest, coś płynie. No bo to jest ten wodospad i to tyle. A to tyle? To tyle, wracamy? Okej. Okay. Jesteś w stanie taką rybkę złapać ręcznie? W sensie ręką? Nie wiem. Byłeś? Nie. Za 50 kun. Za ile? 50 kun. Myślę, że mógłbym dostać za to mandat, więc nie chciałbym złamać tutaj żadnego prawa. Opłacimy. Mandat plus 100 kun. Mać. Maksiu, podbijam stawkę. Kaczka. Uchwiło mnie coś. Normalnie przy jajach. Karma za nazwanie Szymona słoniem. Tak, to wróciło od razu. A pijasz? Tutaj gdzieś, kurwa, coś ujebało. Nie widać. Ja piję. Tam nie ma. Tam nie ma ciekawego. Ale ładnie tu jest. Nie no, ślicznie. Jak fotkę. Ślicznie jest, no. 8 kun dla osoby, która wskoczy. Dajesz 7 i wskakuje. Dobra. Nie no, jest zajebiste. Podoba się? Fajne, to fajne. Jak wrażenie? Robi. Na tych wodospadach było tak ładnie, że Bartek nagle wpadł na pomysł, by zaręczyć się Wiktorii drugi raz. Żeby zobaczyć reakcję ludzi. Tak, bo Bartek z Wiktorią są zaręczeni już od pewnego czasu. Ale jak to wyszło, zobaczcie sami. Cieszyłam się. Nie, ja się stresuję! Ole, jazdą! Ja nie zaczął klaskać, my się przytulimy, wszyscy zaczął klaskać. Ja się bardziej boję, że mi wpadnie. Nie zgodzę się. Wiktoria, spokojnie! Od zaręczyn do małżeństwa jeszcze kupa czasu! Ej, ale ludzie są sztywni, wiedzą, że to wszyscy będą skakać. Ja też myślę, że wszyscy muszą klaskać, czy coś takiego. Aaaa, się widziałem, ani nikt nie klaskał, nie? Dla mnie to jest hit. Smutno mi się. No. To wy klaszcie, widzowie. W komentarzach. Tak. Rysujesz. Rysujesz dach! Rysujesz auto! Co? Auto, no. Co? Porysowałeś auto. Palmą? No. Całe? Tak. Okej. Dzisiejszy dzień zaczynamy od wycieczki na jachcie. Prywatnym jachcie. Nie nazywaj tego jachtem, Paweł. Czemu? To jest łódka. RG925, ale zajebiste to, no. O, no, no, mniej więcej tak. Tak, to jest nasz jacht. Dziewczyno, mamy wszystko w cenie. Z jacht all inclusive, jakie chipsy, jakie chrupki. Aha, i tam będzie kawior, homar. Tak, kawior, homar, te sprawy. Wszystko będzie. Wszystko będzie. Wszystko, czego nie będzie w ogóle na tym jachcie, nie? Wszyscy poszli do sklepu, także jeszcze nie będą widzieć, tylko Piotr będzie widział. Dobry. Piotr się wie. Która? Tak, ta z Daszkiem tam. No. Ale jest zadowolony, Piotr. No. Jest git, nie? Przede wszystkim jest duża, jest dużo miejsca na niej, więc spoko. Dla piesków i tak dalej będzie komfortowo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Myślę, że to jest, od razu. To jest ten jacht? Nie, trzymaj. No słuchaj, no jaka ekipa, taki jacht, nie? Dobra, moi drodzy, ruszamy. Dwie rzeczy mnie zastanawiają. Po pierwsze, jak działa ruch na morzu? W sensie, mam płynąć prawą stroną zawsze, czy co? I druga sprawa, pan mi powiedział, że ta łódka kosztuje 10 tysięcy euro. Ile? Tak mi powiedział, że mam uważać, bo 10 tysięcy euro ona kosztuje. Z której strony? Nie widzę. No ja też nie. Ale jest przyjemna. Hej, ha, kolejkę, no, hej, ha, kolejkę. Widać, kto jest z miasta. Ej, a ta fala na nas nie wpłynie? Nie, bo my odbijamy się. Ale ona jest taka duża. Najwyżej najgrubsi za burtę. Uwaga, uwaga, zaraz mamy zderzenie, ja... Czym? No z falą, nie? Prawo. Wow. No, nie. Ej! Wow! Ej! Ja nie chcę to być! To najspokojniejsze może kiedykolwiek w życiu widziałem. Tak, trudno, poświęcę twoje życie, co? Moje jest ważniejsze. Tylko się nie bierzesz w ten kapot.
jak coś, Maksiu sobie kupił ten kapok przed wyjazdem u nas w Polsce, bo on się panicznie boi wody. Nie, jak wejdziesz, jest git na pewno. Nara. Riko, koniecznie chcę wejść do wody. Ja sobie go wezmę, daj. No chodź, pójdź do mnie. No patrz, ślicznie. Dobry w wodzie? On się chciał po prostu schłodzić. Gruby za burtą. Chodzi ktoś? Podałbym kapok wtedy. Chcesz, Maksiu, wej? Mamo, jeżeli to oglądasz, to wiedz, że mam duże długi i wszystko przechodzi na was. Śmieję się strasznie, ale dobrze, dobrze, nie trudno się rozprawić. Ja się, Maksiu, odpycham. Maksiu, utrzymasz się. Spokojnie. Trzymam cię, spokojnie, nogą cię cały czas trzymam. Na plecki. Fajna woda? To jest ciężkie w głowie do przytrzymania. Ale ty się nie trzymasz. Woda. Zobacz, puściłeś się, widzisz? Brawo. I cię kapuk trzyma całkowicie. Teraz mam się masz. Ja pierdzielę, jakie tętno. Mam ze 150 tętno, jak nie. Ale ja, przecież zaraz pikawa wyleci. Dopłynęliśmy do wyspy, która kiedyś była prywatna, a teraz można na niej normalnie chodzić. Przynajmniej tak nam pani tłumaczyła, tylko trzeba zatrzymywać łódź. Ląd! Kapitan nie powinien chyba zostać swojej załogi, nie? No bo kapitan powinien wysiąść ostatni. Czajcie, że ktoś tu mieszkał i teraz już nie mieszka? Nie czaję, że tego nikt nie użytkuje. Ale kamery tu są w sumie może... Znaczy, pewnie już nieczynne. Ale mnie ciekawi, gdzie jest ten kort tenisowy. Mówiła tutaj, że jest kort, a nie ma go. Tam! W lewo! Zielone, no. Masz. Zielone masz. Idziemy. Jest rozwalona. Da radę wejść. Maksiu, grasz ze mną mecza? Piękny mecz. Gratuluję wygranej. Jedzenie i picie, o tak! A nie otwieramy na razie pizzy, jedziemy gdzieś sobie to zjeść w środku morza. Co? Dobra, spoko, zajem, jestem za. No i tak można żyć. Trzymaj. O, teraz to w ogóle. Ja serio, dawno nie byłem tak wychillowany jak na tej łódce. Pływamy już z 5-6 godzin. To jest mega chill. Fajno. Oceń te wakacje w trzech słowach. Odpoczynek, ciepło i opalanie się. Oceń te wakacje w trzech słowach. Fajnie, super. Ekstra. Ekstra. Opisz te wakacje w trzech słowach. Wracamy do pracy. Bo... Nie, muszę przemyśleć, co ja powiem, poczekaj. Basen, aperol. No powiedziałeś dwie, basen i aperol. No i rakija, pizza. Niech będzie. Pizza. Okej, pizza. Opisz wakacje w trzech słowach. Max, bałagan, basen. Dobra, a ty w trzech? Salto, morze, góry. Opisz wakacje w trzech słowach. Odpoczynek, zabawa, dziewczyny. Tak. Dziewczyny? Fajne Chorwatki były, no. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o filmy z Chorwacji. Mam nadzieję, że ten wyjazd wam się podobał. Nagrywaliśmy wam w sumie głównie atrakcje, bo chcieliśmy sobie wypocząć przed długim daily. Jutro widzimy się o 14.00 już w filmie z Polski. My uciekamy, bo przed nami 18 godzin trasy. Trzymajcie się, pa pa. Cześć.